Siemanko moi widzowie, z tej strony Slamar, ja witam was w poradniku do gry Farming Simulator 17, a mianowicie konkretnie z poradnika jak używać modu GPS mod. Na necie widziałem wiele różnych poradników, z każdego trochę wyniosłem, a ja dzisiaj postaram się wam to zebrać do kupy, wytłumaczyć o co chodzi i jak najlepiej żebyście potrafili bezproblemowo używać tej modyfikacji, bo wiem, że wiele osób ma z tym problem i dzisiaj przygotowałem sobie parę maszyn i to jedno fajne małe pole, żeby nie było za dużo czekania. I dzisiaj mamy do... Wam pokażę... Może jeszcze... Okej. Może jeszcze Wam pokażę z góry, czego będziemy używać. Będziemy używać opryskiwacza, siewnika, kultywatora, orki. Orka jest najciekawsza z tego wszystkiego do ustawiania. Dwa kombajny, jeden duży, drugi mały. I tutaj tak samo mam małą i dużą maszynę, doczepianą i podwieszaną, żeby wam pokazać, że tak naprawdę wszystkie typy maszyn działają na tym modzie i nie jest to wcale takie trudne jak się wydaje. Dobra, wróćmy na ziemię. Zaczniemy od maszyny pierwszej z lewej. Jest to opryskiwacz. Pole bodajże nie było nawiesione, ale to nie o to chodzi tutaj kompletnie. Podjeżdżamy sobie pod pole, rozkładamy tego wielkiego kolosa. Mogę sobie wziąć mniejszą maszynę, bo to się jeszcze bardziej rozłoży. Ale to nie o to chodzi, widać moje ślady jeszcze pozostawały. I fajnie, bo to pole będzie tak naprawdę na dwa przejazdy. Ale tutaj jest jedno ale, bo to nie wiem, jest one na dwie szerokości? Chyba nie. Aczkolwiek nie jest to teraz istotne. Jak widzicie, ustawiamy się tak bardzo mniej, naprawdę mniej więcej. Ja sobie tylko jeszcze wycofię. I pierwsza rzecz, jaką musimy wiedzieć. Tego moda trzeba mieć aktywowanego, to po pierwsze. A po drugie, włącza się go za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl i Numpad 0, a przełącza do drugiego trybu wyświetlania Ctrl i Numpad Del, to jest ta kropeczka śmieszna przy numerycznej klawiaturze, i pojawił nam się ekranik. Żeby móc operować tym ekranem, tym interfejsem po lewej, trzeba trzymać klawisz Ctrl i wtedy mamy kontrolę nad myszką. Wy ją prawdopodobnie widzicie albo i nie, mam nadzieję, że lepiej ją widzicie. I po pierwsze, zaczniemy sobie od zakładki Save Load. Ona nam służy do zapisywania kursu, który obecnie robimy, ustawiamy. Mamy kilka kanałów do wyboru, nie wiem ile ich jest. Nie chcę za daleko uciekać, bo nie o to tu chodzi. Na każdym slacie możecie zapisać jeden kurs na jedno pole. Tylko musicie sobie pamiętać, które jest do którego. Więc na przykład jak macie pole numer 17, to sobie zapisujecie na pole numer 17. I ja tak może dzisiaj zrobię. Ale żeby mieć co zapisać, najpierw trzeba to ustawić. Drugie, work with. Jeżeli coś źle wymawiam, to przepraszam, ale to nie o to chodzi. Po polsku to jest szerokość pracy roboczej i możemy użyć opcji auto. Przy oryginalnych maszynach nie musimy się bać, bo to nie musimy się bać używać tej opcji, bo ona zawsze działa poprawnie. Minus to oczywiście zmniejszamy szerokość roboczą, plus to zwiększamy. Tutaj nad tym traktorkiem macie takie fajne cyferki i one, jak ja klikam plus minus, to one się zwiększają, zmniejszają, one są podane w metrach, tak, w farmingowych jednostkach. Ja sobie wrócę do auto, on sobie troszkę zbiera mniej, tak na zakładkę, żeby się nie robiły dziury w środku. Curse set, to jest ważna rzecz, te górne strzałki prawo, lewo, przesuwają nam kurs w prawo lub w lewo. Nie jest nigdzie pokazane, to macie na tym interfejsie, ale jest, są jak ten, jak ustawiacie, to pokazuje się wam dłuższy obszar, czyli na przykład żebyście widzieli całe pole, czy macie równo, czy macie równolegle do linii pola ustawione. Kąt 90 stopni. Ten trzeci przycisk, który klikam, on służy do obracania kursu o 90 stopni, żeby nie męczyć się z przesuwaniem ręcznym. Ale jest też taka opcja, jakbyśmy potrzebowali na przykład pod kątem 45 stopni, tak jak tutaj mamy taki zygzak z boku, to nie jest żaden problem, żeby to tak ustawić, bo możecie to ustawić. Ale my wróćmy sobie do ustawień automatycznych. No i żeby... muszę przytrzymać znowu i ładnie sobie wyrównać. Niestety nie ma opcji wyzeruj na defaultowe wartości albo coś takiego, bardzo brakuje. Dobra, przesuwamy sobie z powrotem, jeszcze musimy troszkę podrównać. I jest, mniej więcej. Nie muszę tego robić dokładnie dzisiaj, to jest tylko ważne jak na przykład chcemy sobie pomóc w misjach. Pokażę wam też, że działa ten mod podczas misji, ale trzeba pamiętać o kilku rzeczach.
offset. To jest, jakby to powiedzieć, widzicie na ekranie teraz zieloną kreskę. To jest domyślna trasa przejazdu traktora. Jeżeli sobie wyzerujemy offset, ona, ta niebieska kreska znika. A w przypadku pługu, i w przypadku pługu wam to dopiero pokażę, jest to potrzebne i to bardzo, bo pług, jak wiecie, jest ciągnięty lekko z boku w porównaniu do tego, gdzie jedzie normalnie przy każdej podczepionej, podwieszonej maszynie. Jest ważny środek, a przy pługu musimy mieć ten offset, odstęp taki od właściwej ścieżki. Oczywiście, jeżeli mamy takie maszyny, zerujemy go zawsze. Automatycznie dopasowany, nigdy jeszcze tego nie używałem. Automatyczny offset. Nie wiem, jak to jeszcze dokładnie działało, ale raz mi się to udało użyć i jak miałem pług podczepiony, to to zadziałało. A jeżeli sobie na przykład wysuniemy trochę w prawo, to możemy użyć reversa i on nam to przerzuci dokładnie na drugą stronę. Następnie jest auto run. Jakby to powiedzieć po polsku, to jest, może wam pokażę w praktyce. Wyzerujmy sobie offset, żeby nie pojechał źle. Włączamy sobie opryskiwacz, którego nie włączę, bo sobie zapomniałem go napełnić. Za chwilę do was wracam. Jesteśmy z powrotem, napełniłem siewnik, czyli naprawiłem mój błąd. I wracamy do tłumaczenia wam. Basics, to są podstawowe informacje, które musicie mieć, wiedzieć. No, bez nich kompletnie nie zadziała wam GPS mod. Bez ustawienia pracy roboczej, odstępu i innych rzeczy zadziała wam. Ale po pierwsze musicie włączyć sobie GPS Line Mod. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale pokażę wam to jeszcze raz przy kombajnach. To jest ustawienie linii, możecie je całkowicie wyłączyć. Na ziemi mieć, tak jak teraz, do prac ziemnych. Albo tak do prac też polowych. Ale już na przykład koszenie zboża, kukurydzy nakiszone czy czegokolwiek. To się wam mocno może przydać. Kurs od kolegi, który do was podjedzie, możecie ściągnąć. Tutaj jest usuwanie, to już mówiłem. Wczytywanie z korda, znaczy z tego konkretnego ID na tym przypadku 17. Wybieranie było. I teraz najważniejsze. Włączanie GPS modu. Pojawiła się taka tarcza. Ja teraz włączam pracownik. W cudzysłowie pracownika, nim ja jestem, tylko że on pracuje na tych ścieżkach, które tam były. Ich teraz nie widać, bo one się zawsze gaszą, jak włączamy, aktywujemy. I teraz tak, mamy tutaj w autorunie takie coś śmieszne, takie, nie wiem co to jest, jak skrzynia biegów wygląda, jak układ skrzyni biegów. Pozwala nam on na ustawianie większego dystansu od miejsca, do którego dojeżdżamy. Tylko teraz to nie zadziała, bo my to mieliśmy zrobić wcześniej, przed włączeniem pracownika. I on nie zawrócił, bo zapomniałem ustawić jednej rzeczy, która jest dość istotna. I teraz ja mogę podczas włączonego GPS moda mieć, nie mieć, tylko móc używać WS i tempomatu, ale nie mogę używać klawiszy skrętnych, bo automatycznie wtedy deaktywuje się nasz GPS mod i on już nie działa w tym momencie. A ja zapomniałem o najważniejszej rzeczy, mianowicie o ustawieniu zawracania. I widzicie, wyszło w praniu. I jeżeli tego nie ustawicie podczas robienia misji, odejdziecie sobie od kompa, to nie będzie działać i anuluje wam się misja. Tutaj GPS End Failed Mode, to jest co ma zrobić pracownik, gdy zbliża się do końca pola. To jest opcja, że ma się zatrzymać. Taka strzałeczka i przed nią kreska, czyli ma się zatrzymać przed końcem pola. I to jest zawracanie. Teraz macie tutaj po lewej takie, przepraszam, po prawej dwie takie strzałeczki. Turn left, czyli jak dojedzie do końca, ma skręcić w lewo, albo ma skręcić w prawo. I ja teraz wam pokażę, że on na końcu pola skręci sobie w prawo. I dodatkowo tutaj widzicie, że zmieniają mi się wartości. W przypadku, gdy mamy na przykład skos na polu i chcemy, żeby pracownik nam szybciej nawracał, wtedy to są olwanty tak zwane, zostają. Że one się chyba tylko przy orce tak nazywają, ale nie wiem, jak to inaczej nazwać przy kultywacji i tak dalej. To po prostu to ustawia, ile przed końcem pola jeszcze bardziej, jeszcze wcześniej ma zawrócić pracownik. On nie można nim wyjechać na wartości ujemne, czego mi bardzo brakuje, że on może sobie wypuścić tam daleko, bo w farmingu, jak widać, nie ma drzew.
Ja teraz sobie dodam na przykład, że on mi ma zawrócić 30 metrów przed końcem pola. Około 30 sobie dałem. Ja włączam tryb GPS mode, puszczam trójeczkę i włączam oprysk. I on jak się zbliży do końca pola, on mi po prostu zawróci. No nie zawróci, bo jest jeszcze jeden wyjątek od tego, ale pokażę wam, że zawróci na przykładzie tych innych tam maszyn, które już czekają. On wykrył sobie, że ma zawrócić. Jest 30 metrów około do końca pola. I co on robi? On się zatrzymie, bo już nie ma pełnej szerokości roboczej po prawej stronie i on już nie będzie pracował. Dobra, zawijamy tego i pokazuję wam inną maszynę. Mamy sobie taki oto siewniczek, 6-metrówka. Włączamy sobie GPS moda. Ustawiamy automatyczną szerokość roboczą. Zerujemy offset, który jest tylko i wyłącznie, jeszcze raz przypominam, potrzebny w przypadku, gdy używamy pługu bądź też innych maszyn, których nie ma w farmingu, a można je z modów mieć. Włączamy sobie GPS moda, ustawiamy, że ma się skręcić w lewo. Jeżeli macie strzałki w lewo, to już nie musicie zmieniać, ale jeżeli chcecie na przykład w prawo skręcić, to zmieniacie. Niżej na interfejsie też się to zmienia. Dobra, no to mamy ustawionego wstępnie, nie wstępnie, tylko po prostu mamy już ustawionego. Włączamy go. Nie mamy nasion. No to nie pokażemy wam. Muszę znowu wrócić do sklepu. Jesteśmy. Mamy ustawioną. Włączamy kurs playa. Nie kurs playa, GPS moda jeszcze raz. Włączamy pracę maszyny. I naciskamy trójeczkę. I opuszczamy. No właśnie, trzeba opuścić maszynę, bo on za nas tego nie zrobi i też nie podniesie maszyny na końcu. Mamy ustawione, że ma zawrócić na końcu. I pokażę wam teraz, że on tak naprawdę zawróci. Pokażę wam również za chwilę, że on się zatrzyma na końcu pola, jak tylko zawróci. Widzicie, ładnie zawrócił, fajnie w rządku. Ma też oczywiście, trzeba poprawić sobie te końce, bo... Co? Czemu go zarzuciło? Co my mamy zepsute? Czemu on ma 6,6 metra, jak on ma 6? No widzicie, jest to niedopracowanie maszyny. I właśnie, może się też tak zdarzyć, że on wam ominie jeden rządek. Jest to spowodowane tym, że on nie jest w stanie się wyłamać w kursie, nie potrafi się wyłamać na tyle. Dlatego stoją jeszcze tam dwa kombajny, które wam też to mają pokazać. Widzicie, on jest, już wiem czemu się to tak stało za pierwszym rządkiem, bo go zarzuciło na tej górce. Na tym polu jest taki mały mankament tam na końcu, że go podrzuca. I on wykrywa jak najoptymalniejszą ścieżkę, którą musi pokonać. I jak go zarzuci, albo cokolwiek się z nim stanie, będzie pod górkę nachylenie terenu. A teraz on nie widzi, że tutaj obok jest pole i on się zatrzymuje. Taką samą funkcję daje nam też to. Może pokażę wam, że to też działa. Zawrócę sobie i każemy mu zawrócić, ale dodatkowo każemy mu się dużo wcześniej zatrzymać. Na przykład 12 metrów przed końcem. Aktywujemy znowu, bo jak wiecie, kliknięcie A i D powoduje deaktywację. Bądź też ruszenie kierownicą, bo sprawdzałem, powoduje deaktywację. Jeżeli jest dobrze ustawiona szerokość robocza, czasami polecam ją zmniejszyć, bo tak jak w tym przypadku tej maszyny, to się tak dzieje. I on się teraz zatrzymie te 10 metrów przed krańcem pola. Widzicie, zatrzymał się tyle, ile mu kazałem wcześniej. Oczywiście hamowanie, nie bierzemy tego pod uwagę, bo on się w tym momencie tak jakby zwalnia z pracy. Ale kursu nie aktywuje. Dopiero jak kliknę AD, to taki dźwięk był charakterystyczny, że on skończył swoją pracę. Teraz bierzemy kultywator, który tutaj czeka. I on tak samo jest do ustawienia, wam pokażę, że... I on będzie prawdopodobnie na krańcu pola robił dziwną rzecz. Mianowicie będzie omijał tak samo jak ten. Zawróć w lewo. A ten. I dodatkowo musimy mu zresetować. To jest ustawione. Ok. Offset jest na 0. Musiałem na chwilę przerwać, ale włączyłem pracownika. On sobie jedzie spokojnie. Na końcu pola ma nakazane zawrócić w prawo, co jest niemożliwe. Musimy przestawić na lewo. I jeszcze w następnym, jak nawróci, pokażę wam jeszcze jedną funkcję, która
która mu pozwala na taką śmieszną rzecz. O, widzicie, on jest tak mały, że nie potrafi się wyrobić i on z automatu zostawia przerwę między sobą i w tym wypadku musicie go puścić aż 3 razy po polu i on to zrobi sam za was. Widzicie? On będzie pracował dzielnie, on ma ścieżki wytyczone i tutaj macie w ogóle jeszcze pod GPS-em, macie na której ścieżce on pracuje. Nie wiem, na czym polega to, że on pracuje na minus 3, czy w którą stronę się to po prostu numeruje. W tym, w którym zaczniecie, jest 0 i jak jedziecie kursami w prawo, to on dodaje wartości, a jak jedziecie w lewo, to robi wartości ujemne. I teraz każemy mu zawrócić w prawo na końcu, ale dodamy mu te przyciski, dajmy mu, że ma zawrócić 8 ścieżek w prawo, no przesadziłem trochę, dajmy mu ileś mu daliśmy, nie wiem ile mu daliśmy ostatecznie, 5 widzę, i te przyciski tutaj służą do tego, i mówicie mu w ten sposób, ile on ma ścieżek ominąć i na której ma zacząć pracować, i on teraz będzie co 5 pracował, ale każmy mu w prawo i on będzie teraz pracował na tej samej ścieżce, na której przed chwilą, mam taką nadzieję przynajmniej, że to się nic nie przestawiło, nie klikłem plusa minusa. Aha, on jest poza polem i on już nie rozumie tego. Właśnie, musicie też na to uważać. Ja to rozkminiałem tydzień, jakoś tą modyfikację, ale wam to chcę tak w skrócie, w 20 parę minut powiedzieć. Ta maszyna działa i teraz ważny pan pług. Pokażę wam, jak go ustawić. Musicie mi na słowo uwierzyć, że to działa. Prawdopodobnie opcja auto tu zadziała jak najbardziej. Włączamy sobie pana Ctrl Num 0 i Del. Pierwsze włączymy go, to jest obojętnie w jakiej kolejności to wykonujecie, byle zrobicie wszystko. Szerokość roboczą automatyczną i już widzimy, że jest nie do końca poprawna, bo offset jest źle ustawiony, nie jest źle ustawiony, jest dobrze ustawiony. Offset, tak, nie wiem. Nie, to jest szerokość robocza, nie to klikam. Offset. Musicie sobie ustawić, ile od osi głównej ma jechać traktor, żeby tak jakby no, całość tego kursu wykonała się poprawnie. Ustawiamy go teraz na pole, opuszczamy i trójeczka. I jak widzicie, szerokość roboczą dałem za dużą. Muszę ją zmniejszyć. Można to robić wszystko podczas kursu. Ustawiamy sobie od skiby do skiby. I jak widzicie, teraz jest mniej więcej pokrywająca się szerokość robocza. On na końcu oczywiście ma zawrócić lewo. No właśnie, ja klikłem Wheel Line Mode przed chwilą. A to jest z automatu, że on zacznie wykonywać wasze podlecenia od razu, czego unikajcie za wszelką cenę. No i widzicie, on sprawdza się idealnie. Musicie ustalić taki kompromis między środkiem a krańcem tego. On teraz się powinien zatrzymać, czego nie zrobi, bo teoretycznie mu nie przeszkadzało do przejazdu traktorem to. Ale robi swoje i musicie przyznać, że ta modyfikacja jest przydatna, szczególnie w misjach, bo tak normalnie możecie sobie zwykłego pracownika zatrudnić. Ostatnio zostały mocno poprawione. Dobra, następna jest pora na kombajn. On działa dokładnie tak samo jak wszystkie maszyny, które tam ustawiałem. Czyli włączamy sobie GPS moda, ustawiamy szerokość roboczą, offset na 0, jest zawracanie na końcu pola, trójeczka B i on sobie pojedzie do końca. Ja wam to pokażę w przyspieszonym tempie, jak będziemy przy końcu, zobaczymy się. My się zbliżamy do końca pola i muszę wam jeszcze powiedzieć, że ze słomą będzie problem, bo on jej nie zatrzymie, nie przestanie wysypywać, on po prostu jedzie dalej. I on jest tak samo, za mały promień skrętu ma ten kombajn, żeby wykonać skręt na drugie... Na drugi rządek zaraz obok i on sobie zrobi dwa odstępy, czy trzy, dwa odstępy sobie zrobił po środku i on kontynuuje w ścieżce numer 3, bo ścieżka 3, czyli ta była minus 1, przestawiło się coś przy ustawianiu, ale nie patrzcie na te ścieżki, one totalnie nie mają znaczenia, mają tylko znaczenie, jeżeli chcecie sobie wyliczyć, ile on przejazdów tak na oko zrobi. Dobra, jak widzicie, ten kombajn sobie działa, my się przesiadamy teraz do tego. Temu musimy ustawić, że będzie w lewo jechał, czyli klikamy dwa razy przycisk, który pokazuje, co ma zrobić kombajn na końcu. Ustawiamy, że ma skręcić w lewo, włączamy GPS moda, ustawiamy szerokość roboczą, włączamy kombajn i klikamy 3.
I tyle. I tak robicie przed każdą misją. No i źle go ustawiłem, no. Oczywiście trzeba poprawić ładnie. Ma zrobić całe pole, a nie tylko jego fragment. I tutaj, zapomniałem pokazać w przypadku tamtego kombajnu, ale jak sobie jedziecie tutaj, to możecie sobie ustawić wysokie linie. Widzicie je teraz? Bo ja je widzę doskonale. Tylko nie widzicie, jak dokładnie na polu się to ma do rzeczy. Z kabiny to fajnie widać, bo widzicie mniej więcej zarys, gdzie się wam kończy kombajn. Aczkolwiek bardziej bym wolał tą niską linię, bo wtedy widzę, dokąd sięga mój header, i z drugiej strony tak samo. Jest to przydatne. Przepraszam. Widzicie, on sobie wykrył, że on ma skręcić, i ten akurat się wyrobi na drugi rządek, bo zazwyczaj zawsze mi się wyrabiał, nie zazwyczaj zawsze. Tylko no ta słoma, musicie ją zgrabić na krańcach albo cokolwiek innego, bo nie poradzicie nic innego. No jak widzicie, on się wyrobił na drugi rządek idealnie, ładnie, pięknie. No oczywiście te krańce, tak jak mówiłem, musicie sobie sami poprawiać. Dobra, widzicie, kombajn działa. Następne są ziemniaki, też działają. Automatyczna szerokość robocza, ustawiamy do krańca pola, włączamy GPS moda, ustawiamy skręcanie w prawo, włączamy maszynę. Oczywiście trzeba rozłożyć, nie? No i jedziecie, widzicie, on sobie będzie ładnie po cztery rządki jechał. Możecie sobie nawet ładnie ze środka wtedy jechać, bo widzicie, idealnie, gdzie wam się kończy maszyna. To jest takie wspomożenie, nie? No i widzicie, on sobie dojedzie do końca i nawróci bez większych problemów, i zrobi też oczywiście odstępy między jednym a drugim przejazdem, bo on nie jest w stanie się wykręcić, ale to nie stoi na przeszkodzie, bo wtedy pokażę wam to też na przykładzie tej maszyny tutaj obecnej. On sobie teraz zawróci i zacznie rządek bodajże numer 3, nie, 2. On jest w stanie się wyrobić na drugi rządek. No i on się ładnie wyrobił, fajnie, pięknie. My go wyłączamy i kradniemy. I pokażę wam, co zrobić w takim przypadku, jak on wam teraz zrobił takiego omijaka. Ustawiamy się oczywiście maszyną ładnie w wyznaczonym rządku, który chcemy obecnie zebrać. Pamiętajcie, że zielona linia to jest linia, po której jedzie kombajn do ziemniaków w tym przypadku. Włączamy GPS moda, włączamy kombajn i jedziemy. Ustawiamy mu, że ma zawracać w prawo na końcu pola. I zobaczcie, jaki będzie efekt. On się idealnie wpasuje w ten rządek za tym zaczętym rządkiem tamtym, trzecim. Widzicie, on się teraz ładnie zbliża do nawrotki, dojeżdża do końca maszyną zbierającą i od maszyny zbierającej zaczyna nawracać i się wpasowuje w idealnie rządek, który jest obok, więc nie musicie się bać o to, że ominą was jakieś zbiory, bo ja kole numer 5 na misji przygotowującej mnie do dużego zarobku zrobiłem wtedy 500 tysięcy euro. Skosiłem ziemniaki w ten właśnie sposób, przyznaję się wam, ale to nie o to chodzi. I on automatycznie sobie wybiera, że on teraz będzie w lewo zawracał, bo to jest chyba logiczne. On sobie to sam przestawia. Nie wiem, czy to jest jeszcze opcja, o której wam nie powiedziałem. O Millai nie mówiłem, nowy też mówiłem, wszystko chyba omówiłem. I widzicie, on sobie teraz znowu dwa rządki i to wam tak idealnie wyjdzie, że bierzecie pierwszy, trzeci, szósty, potem pojedziecie drugi, czwarty, nie, źle powiedziałem, pierwszy, trzeci, piąty, potem pojedziecie drugi, czwarty, szósty i tak dalej. One się zazębiają i możecie na przykład go wtedy od drugiej strony puścić. I ostatnie, czego wam nie pokazałem, to że to działa w misjach. Podejdziemy sobie tutaj na szybko, które pole nie jest moje, na przykład pole numer 25. Wybieramy sobie start misji. Szybko sobie podczepiamy header do kukurydzy. Mamy na to misję 46 minut, z czego 46 minut mogę być gdzie indziej. To jest oszczędność czasu naprawdę, bo na tamtą misję były 2,5 godziny i mnie te 2,5 godziny nie było przy kompie. Ok, rozłóżmy jeszcze header. Ustawiamy się mniej więcej, oczywiście włączamy. Możemy już ustawiać nawet jak jest złożony, bo on wykrywa, jaką ma szerokość maszyny. One mają wpisaną w XML-u w swoich właściwościach. Ustawiamy do krawędzi pola, możemy sobie oczywiście taki troszkę zakładkę zrobić, włączamy, ustawiamy, co ma robić na końcu, ma zakręcić w prawo, włączamy maszynę i puszczamy trójeczkę i on jak dojedzie do końca sobie zawróci.
zbliżamy się już do krawędzi pola pomału i musicie pamiętać dwie rzeczy jeszcze na sam koniec, które są bardzo ważne, bo bez nich się, przez nie się wam może wyłączyć GPS mod. Pierwsza rzecz, która wam nie wyłączy GPS moda, jest nim kombinacja Ctrl Del na numerycznej. Jest to przełączanie trybu. Teraz go macie całkowicie wygaszony. Jak widzicie, sobie piknął przed nawrotem, że tam się zbliża do nawrotki. On jest niewyłączony teraz. Jak kliknę go raz, pojawi mi się tylko ten mały ekranik, który mi pokazuje, że jest on włączony i co on obecnie robi, jaką ma szerokość i takie małe podstawowe informacje. Jak widzicie, ten mniejszy header już nie jest się w stanie wyrobić na... Przy tym samym kombajnie mniejszy header nie jest w stanie się obrócić aż tyle, bo nie wiem, na jakiej podstawie on to oblicza, ale no, musicie sobie sprawdzić maszynę, zanim będziecie ją używać. Ale jeżeli sobie klikniecie teraz Ctrl i num 0, to on wam się deaktywuje. I nie możecie tego robić ze względu na to, że on jest teraz już wyłączony, on jedzie samą czynnie. Ja mogę sobie teraz nim skręcać, nie było żadnego charakterystycznego dźwięku jak skręciłem, bo on jest wyłączony. Ctrl num 0 to jest włączenie, wyłączenie GPS moda. Musicie o tym pamiętać. Nie wolno wam, broń Boże, klikać Ctrl num 0, bo wyłączycie sobie GPS moda. Ja go włączę jeszcze raz. Dźwięk był dopiero teraz, bo on jest, jak jest wyłączony, to nie działa ten skrypt. A Ctrl num 0 to jest przełączanie między trybami. Jak się dwa razy Ctrl kliknie w jakimś przypadku, to można włączyć, wyłączyć GPS moda. Nie pamiętam, jak to dokładnie działa. To jest jedyna opcja, o której nie wiem, jak działa, bo mi się przypadkiem zdarzało parę razy kliknąć. I co? Jeżeli wam się poradnik spodobał, oczywiście zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę, bo to jest bardzo ważne, żeby do innych dotarło to, jak używać tego GPS moda. Łapeczka w górę, subskrypcja, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zostawienie tego cholernego dzwoneczka, bez którego nie dostaniecie tak naprawdę powiadomienia o tym, że wrzuciłem jakiś nowy film. I live'ów, że prowadzę live'y, mam zapowiedziane i takie tam też dostajecie powiadomienia, więc lepiej zostawić ten dzwoneczek. No i co? Ja wam dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś do mnie pytania odnośnie tej modyfikacji, piszcie to koniecznie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś inne modyfikacje, które mogę ogarnąć i pomóc wam je zacząć używać, nagrać poradniki o nich, może używam ich. Nie znalazłem jeszcze kurs playa do 17, niestety. Macie, jeżeli macie znalezione działające, naprawdę działające, wysyłajcie mi w komentarzach linki. Możecie tam jakieś inne linki do filmików, do modyfikacji wysyłać. Jeżeli jakiś popełniłem błąd, to mnie poprawcie, chociaż nie wydaje mi się. A ja co? Ja wam dziękuję za uwagę, zapraszam was na kolejne moje produkcje. Na razie, cześć, trzymajcie się. Yo!